witam Cię serdecznie w programie Dobre Wiadomości, a dzisiaj przygotowaliśmy dla Ciebie coś naprawdę mocnego, coś naprawdę z najwyższej półki i myślę, że jest to przemówienie o wiele mocniejsze to od tego, które publikowaliśmy niedawno z Arnoldem. Więc mam nadzieję, że Ci się spodoba. Jeśli tak, to gorąco Cię proszę o zostawienie łapki w górę i napisanie komentarza pod tym filmem, ponieważ pomoże nam to w rozwoju kanału, w poprawie zasięgów. Dziękujemy, jesteśmy Ci wdzięczni. A odnośnie dzisiejszego materiału, to jest to prawdziwa, realna historia o człowieku, który przewidział swoją przyszłość. Można by powiedzieć, że oszukał przeznaczenie, zupełnie tak jak tytuł filmu, ale tutaj nie ma żadnych przesłanek paranormalnych, jakichś historyjek wymyślonych. Są to czyste fakty z życia tego człowieka, który powiedział, w jaki sposób to zrobił. I teraz właśnie dzielimy się z Tobą tą wiadomością, tymi informacjami, abyś to właśnie Ty wiedział lub wiedziała, w jaki sposób to Ty możesz przewidzieć swoją przyszłość. Bo możesz to zrobić, może to zrobić każdy z nas. Jest to stosunkowo proste, łatwe i co najważniejsze, przyjemnie. Osoba, która Ci to opowiada, to Conor McGregor. Oczywiście jest on mistrzem UFC, czyli sztuk walki, ale to nie ma tak naprawdę w tym momencie znaczenia, bo on mówi o czymś zupełnie innym i ma to zastosowanie dla każdej osoby, również dla tej, która w ogóle się sportem nie interesuje. Tę zasadę, o której mówi Conor McGregor, możesz zastosować dosłownie w każdej dziedzinie swojego życia i nie musi to być związane w żadnym wypadku ze sportem. Także zapraszam Cię do oglądania i koniecznie daj to na maksa głośno, bo będzie to prawdziwy sztos. Będzie to coś mocnego. Masz przygotowane od nas napisy w języku polskim, jeśli nie znasz języka angielskiego. I jak posłuchasz to na słuchawkach, to uwierz mi, będziesz mieć ciarki na ciele. Także zaczynamy! If you have a clear belief in that it will happen no matter what, then nothing can stop it, you know what I mean? It is destined to happen. If you can see it here, and you have the courage enough to speak it, it will happen. It feels familiar. I saw it so clearly, I swear to God, I saw it so clearly, so consistently. Until it's here, in reality. I see it in my head, and then it happens. It's crazy how things just form, dreams just form into reality. My dream is to be world champion in the UFC, have more money than I know what to deal with, and have a great life for my kids, my grandkids, everyone in my family. I will be where I want to be. I'm 100% confident that I will make it to the top. I have the skills, I have the dedication, and it's something I really, really want. Words can't even describe, but it will happen, and I'll let you know when it happens. When I was a kid, I used to visualize stadiums. Visualizing an arena full of fans. I realized like that this is attainable. The dream, it's there for the taking if I put the time in. And then when I start getting that focus and realize, you know, fuck, I'm gonna make this happen. Now that has happened, I'm making it happen. And that alone spurs me on even more. In the struggle, when things are going good and you visualize these good things happening, you visualize more good things happening, that's easy. What's not easy to do is when things are going bad and you're visualizing the good stuff. I'm sitting here on the steering wheel visualizing a brand new car and visualizing good things in times of struggle. When you can do that, I think that really makes that law of attraction work. You know what, I'm actually good at this. It's actually something that I really enjoy doing, and now there's nothing else that matters to me. I don't know about nothing else. It's an addiction. Something that I love can actually secure my family's future and make us live a good life for the rest of our days. You know what I mean? It's not work. I don't work. I live. And that is why I have this tunnel vision, and that is why I'm willing to kill every single man in my path to get that belt, you know what I mean? To secure the future, from my family's future. I'm very confident in my abilities and what I'm predicting I'm going to do. I back it up with work ethic, I back it up with hours upon hours of time and dedication. I never slip, I never take a second off this game. True wins, true losses, true life. True hours in the gym and preparation, I feel that I am untouchable right now. You know, I'd rather shoot and miss than not shoot at all.
make no mistake, I'm setting up to be the greatest of all time. I will go down as the greatest of all time. I don't just talk the talk, I walk the walk. Every time I say I'm gonna do something, I go and do it. Watch me take over, boss, and trust me on that. I'm gonna stop crying, you're all gonna hear woos, gonna shut the whole goddamn world. If you say it to yourself and you look yourself in the eye, look yourself in the mirror and truly, truly believe that not a man alive can beat you, then that is the way it is. I'll be immortalized after this. If you have a clear belief in that it will happen no matter what, then nothing can stop it, you know, it is destined to happen. I'm just gonna conquer once again, the supposed unconquerable. No jest niesamowity materiał, powiem szczerze, oglądając go kilka razy, kiedy przygotowywałem dla Ciebie ten program, naprawdę miałem ciarki na ciele. Robi to naprawdę ogromne, piorunujące wrażenie i w bardzo dobry sposób zmienia nasz umysł, przestawia nam klapki w głowie, abyśmy po prostu też zaczęli przewidywać swoją przyszłość. Jeśli Ci się spodobało, jeśli w ogóle formuła dobrych wiadomości, to co dla Ciebie robimy, Ci się podoba, to zostaw łapkę w górę i napisz komentarz pod tym filmem. Dziękujemy. Będziemy Ci bardzo, bardzo, bardzo wdzięczni. Już się do Ciebie uśmiecham z wyrazem wdzięczności, ponieważ pomaga nam to w rozwoju kanału. A jeśli nie jesteś jeszcze naszym stałym widzem, a chcesz otrzymywać powiadomienia o najnowszych filmach, to kliknij teraz ten czerwony przycisk, który znajduje się tam pod filmem. Zrób to teraz, bo później zapomnisz i przegapisz powiadomienia o najnowszych odcinkach. A jeśli naciśniesz ten dzwoneczek, to właśnie otrzymasz powiadomienie o każdej dobrej wiadomości czy inspirującej historii, którą wrzucimy na ten kanał. Dziękuję Ci dzisiaj za uwagę, ale zanim Ci się z Tobą pożegnam, to oczywiście mam do Ciebie prośbę. Uśmiechnij się. To już jest nasze stałe motto na zakończenie każdego filmu. Chcemy, abyś uśmiechała, uśmiechał się jak najwięcej. Chcemy dawać Ci dużo radości i pozytywnej energii. Także dużo, dużo uśmiechu Ci życzę. Wspaniałej reszty tego dnia, właściwie już wieczoru i wspaniałego następnego dnia. Do zobaczenia następnym razem. Trzymaj się. Cześć.